Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku LL'i z Metalem. W dzisiejszym filmiku będą dwa LL'e, ponieważ wczoraj niestety nie wrzuciłem filmiku, bo nie miałem aparatu i nie mogłem po prostu wrzucić, w ogóle nagrać. W takim razie nagram wam dzisiaj dwa, znaczy dzisiaj nauczymy się dwóch LL'i, wczorajszego i dzisiejszego. Jest to lustrzane odbicie, więc nie będzie tak trudno się nauczyć czy zapamiętać. Pokażę wam teraz, jak je stworzyć. Numerek 42 i 43. Teraz zaczynamy, jak widzicie, nowy rozdział serii z takich piorunów. Nie wiem, można powiedzieć literka S albo piorun. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Dobra. Zacznijmy może od tego pierwszego, 42, na prawą rękę. Czy to na prawą, na lewą. No, wykonujemy go w ten sposób. Mamy bloczek z trzech kolorów. Znowu światło świeci. Strasznie się odbija. Dobra. Mamy tutaj bloczek dwukolorowy, i kropka. I oczywiście to. Trzymamy to pionowo, tak jakby ten piorun był pionowo. I zaczynamy tak. Wysuwamy te dwie warstwy. No to może teraz pokażę bez tłumaczenia. Dobra. Teraz jeszcze raz i pokażę wam jeszcze przy okazji, jak go stworzyć w prosty sposób. Nie wiem, jaki tam jest w ogóle na tej kartce. Dobra. Tak. Wysuwamy te dwie warstwy do góry. I tą czwóreczkę obracamy po prostu w bok. I chowamy to. R. Robimy R prim. Robimy tu. Z powrotem. Tak jest sexy move. Tak. A i teraz tu jeszcze raz. Robimy taki ruch. O, tutaj. Dobra, trochę mi się miesza, ale nie szkodzi. Dobra, teraz go wam pokażę, jak go stworzyć. Po prostu ten algorytm. Wykonujemy ten algorytm i się tworzy ten OLL. Dobra, więc teraz zrobimy go trochę wolniej. Coś złe światło mam strasznie, dobra. Tak, wysuwamy dwie. Przesuwamy dalej. I cofamy dwa razy U. I cofamy dwie warstwy. Jeszcze raz. Wysuwamy dwie warstwy. Wysuwamy dwie warstwy i tu chowamy. Potem tu wysuwamy. Przesuwamy i wysuwamy. Przesuwamy, wysuwamy. Obracamy dwa razy. I tu. Po prostu, żeby zacząć, to lepiej wysunąć te dwie niebieskie do góry. I wtedy mamy jakby górną warstwę, to jest ten niebieski. Dobra, teraz będzie algorytm na drugą rękę. Na czarnej kostce będzie to lepiej wyglądało trochę, bo nie będzie tak się świeciło wszystko. Mamy tutaj bloczek po lewej, bloczek na dole i kropkę. I to też pionowo. I robimy tak. Wysuwamy te dwie. Łatwo zapamiętać, że wysuwamy ten podwójny bloczek do góry. Wysuwamy, chowamy. Przesuwamy, wysuwamy, obracamy dwa razy i wracamy. Jeszcze raz. Wysuwamy dwa razy. Przesuwamy i chowamy. Przesuwamy dalej. Wysuwamy. Obracamy dwa razy i chowamy te dwa. No. Jeszcze raz. Teraz może szybciej. No. Stworzymy. Teraz na drugą i teraz pokażę je szybciej. Nie wiem, jak wam się podoba, albo jak mówię za szybko, czy coś, to napiszcie w komentarzach, to będę się starał wolniej. Wysuwamy te dwa. Cofamy. Jedziemy dalej U. Wysuwamy z powrotem R. Robimy dwa razy i cofamy te dwie warstwy. Tak samo na drugą rękę.
Wysuwamy tu, odsuwamy i chowamy. Dalej odsuwamy, wysuwamy, odsuwamy i chowamy. Czy tutaj przesuwamy i chowamy. No, jak już mówiłem, albo jak już nie, jeszcze nie mówiłem, nie jest to taki trudny algorytm, ale nie jest też prosty. Wystarczy sobie go skojarzyć, bo robiliśmy już jeden taki, że on jest jakby na górę i mamy pasek. I wtedy robimy dwa razy, wysuwamy raz i dwa razy. A teraz robimy, wysuwamy i robimy tylko raz. I po prostu łatwo zapamiętać, że robimy tylko raz, a nie dwa razy. Dobra, to było chyba na tyle w tym filmiku. Jak już mówiłem, piszcie, czy mówię za wolno, czy za szybko, albo żebym dokładniej tłumaczył, bo to jest dla was i to by było bardzo pomocne. Dobra. Dzięki za oglądnięcie tego filmiku i polecam się na przyszłość. A jeszcze wykreślimy dwa dni. O, widzę, że dzisiaj niedziela. Dobra, nie mam przy sobie timera i zrobimy przykładowe ułożenie. O, zrobię na function, bo go wyregulowałem. Pomieszamy z ręki. Dobra. Przygotujmy się. Dobra. Mogę układać. Oj, 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 co ja zrobiłem? Dobra. To było przykładowe ułożenie. Możecie sprawdzić i napisać w komentarzu, jaki czas miałem. Bo nie chce mi się tego sprawdzać. Pewnie słaby, koło 24 sekund. No dobra. Dzień wykreślony. Mam nadzieję, że się też nauczyliście algorytmu. I do zobaczenia jutro. Cześć!